wydarzenie bardzo fajne, zasługujące powtórzenia. To zakończenie w Bełchatowie, w centrum naszego miasta, to taka troszeczkę wisienka na torcie, a więc mieliśmy i tą przyrodę około bełchatowską, mieliśmy zbiornik Słok, ale koniec tutaj. To po pierwsze pewna nobilitacja dla naszego miasta i dla tego miejsca, dla mieszkańców, którzy mogą przyjść, zobaczyć, porozmawiać, może zainteresować się tą dyscypliną sportu. No same plusy. Przede wszystkim chciałam sprawdzić swoją kondycję. No i chciałam zobaczyć, jak to jest. Tyle się mówi o triatlonie, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych. A że trochę ćwiczę i lubię wysiłek fizyczny, więc stąd decyzja o starcie. W tamtym roku zięć zapisał się na triatlon i mnie zapisał. I przyszedł do mnie i powiedział, zapisałem cię na triatlon. Więc mu odpowiedziałem, to jest niemożliwe, bo ja nie umiem pływać. A on mi powiedział, że masz 4 miesiące i masz się nauczyć. Byłem tu rok temu, to był mój debiut właśnie rok temu na 1:08 i 11 minut do zeszłego roku poprawiłem rekord. No, także jestem bardzo zadowolony. Wiedziałem, że będę rywalizował z Pawłem Najmowiczem, ale już na początku się zdziwiłem, że tak dużo do niego w wodzie straciłem. Później z kolei się zdziwiłem, że tak szybko nadrobiłem na rowerze tą stratę i właściwie wjechaliśmy razem do strefy T2. No a później zaskoczenie, bo Pawłowi chyba coś się przytrafiło złego, bo zszedł z trasy na biegu. Ale mimo wszystko happy end, zwycięstwo w kolejnym mieście w Bełchatowie, kolejne miasto zwiedzone. Każdy start z Triathlon Energy to jest po części też zwiedzanie Polski. Bardzo mi się to podoba. Jesteśmy z Bydgoszczy i przyjechałyśmy się tu porządnie spocić. Reprezentujemy klub TriSpace. Ja startowałam na 1:04, a ja na 1:02. Dostałyśmy porządnie w tyłek, ale bawiłyśmy się znakomicie, jak na całym cyklu Tri Energy. Super! Mimo tego, że było bardzo gorąco, było bardzo fajnie. Stawialiśmy, że gdzieś będziemy się zbierać po drodze, ale udało się, także jest fajnie. Triathlon zawsze jest super. Ja jestem stąd, więc kibiców miałam dużo. Na żadnych innych zawodach nie było takiego krzyku, kiedy wyszłam z wody. W ubiegłym roku też brałam udział w triathlonie w Bełchatowie. I mam nadzieję, że dzisiaj też stanę na podium, chociaż nie sprawdzałam wyników jeszcze. Zdobywaliśmy doświadczenie. Wszystko nam się bardzo podobało. Tak jakby wiatr, upał był ze wszystkimi zawodnikami, także tutaj zmienna, której nie da się jakby uniknąć, tak? Ale zadowoleni jesteśmy bardzo. Ja chciałam jeszcze tego powiedzieć, że na biegu doceniam te dwie kurtyny wodne, uratowały mi życie. Większość z nas jest po raz drugi na triatlonie w Bełchatowie. Bardzo fajna organizacja, chcemy to podkreślić raz jeszcze, bo naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Pogoda dopisała, chociaż na biegu trochę dała się we znaki. Ja byłam pierwszy raz, także nowość dla mnie. Jestem bardzo zadowolona, dumna z siebie. No i oczywiście w przyszłym roku będę startować na 1:04.